Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, czy ciąg tyrany. Dobra, mam jeszcze trochę chórzystów do ubicia. Tak. Więc zbierzmy się do roboty. Co tutaj mamy? Tylko jakiś krab uraza. Okej. Trochę przyciszę może. Jakieś zamieszki tu się dzieją. Okej. Nie dalej będzie się dowiedzieć dokładnie co się dzieje. Wchodzimy do akcji od razu. Okej. Dobra, bierzcie się za nich. Zrób odnowienie. A ty... Rzućmy od razu... tak, to nie sięgnie. Okej. Lantry rzuciłeś to. Tak, to jeszcze się cooldownuje. To może rzućmy siłę na córeczkę. Okej. Możemy zrobić zamieszanie małe. Powiedzmy w ten sposób. Okej. Zwrotka, gdzie ty jesteś? Bijesz się z nim. Nie jesteś w zwarciu, jesteś. Może bij się bardziej w tamtą stronę. Ty możesz ich stantować zamiast winić ich honoru. A ty? Może ten wstrząsający pocisk tutaj rzuć. Okej. To ich mocno przetrzebiło, świetnie. Teraz podejdziemy tutaj Januszem i zrobimy wybuch. Okej. Gdzie tu zwrotka poleciała? Zamiast lecieć tam, po prostu dobij tego maga. Okej, świetnie. Petryfikacja. Barik. Wykończ tego gościa. A ty, Lantry? Też możesz pomóc z tym gościem. Okej. Janusz. Może spróbujmy tamtego gościa spetryfikować. Okej, Lantry rzuciłeś. Okej, Barik, może zajmij się tym gościem. Okej, świetnie, tego się udało spetryfikować. Tutaj rzucimy jeszcze powalenie na ich wszystkich. Tak, tego gościa zaraz szybko dobiję. Zwrotka. Okej. Dobra, teraz ustawmy się ładnie wszędzie. I ich wszystkich zmrozimy. Okej, Barik. Zajmij się najpierw tym gościem. Okej. Ten gość jest dalej spetryfikowany, więc nie musimy się nim na razie zajmować. Uderzenie mocy. Okej, dobra, jeszcze ten gość został. I tamten. To po kolei, zanim tamtemu jeszcze się skończy petryfikacja. Okej. Dobra. No i walimy w tego. Zamrożenie. Kula ognia. Okej, coś jeszcze możemy mu wrzucić? Nie za bardzo. Dobra, to dokończmy go. Wykończmy go po prostu. Okej, świetnie. A właśnie, stwierdziłem, że jednak uzdrowienie na Januszu to marnowanie trochę miejsc na zaklęcia, więc pozbędę się go. Zamiast tego weźmiemy to grobowe, tak, sigil Teratusa. Tylko co możemy zrobić? Odległe uderzenie, bądź zogniskowanie, bądź bliskie działanie. Tylko dawało pancerz, więc nie. Upiorny pocisk. Odebranie zdrowia oraz
połowa przywrócone sobie. Okej, brzmi fajnie. Doładujmy to jeszcze jakoś, powiedzmy. Tak, to znacznie zwiększy obrażenia. Możemy troszkę gotowość. Celność również się przyda. Co możemy mu władować? Krwotok, nie. Mech. Sigil przebicia, nie. To dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Zasięg możemy troszkę zwiększyć. Może dajmy krwotok. Czemu by nie? Dobra. Przypisz tutaj. No i fajnie. Januszowi trochę zaczynało brakować czarów ofensywnych. Ponieważ te, które mu daliśmy ostatnio, mają duży cooldown. Okej. Tutaj ktoś jest. Lewy pazur. Co to się tobie stało? Wygląda na to, że ci chórzyści zamierzali go zabić. Zbadaj. Zwierzę ci leży związany, nie mogąc się ruszyć. Tylko tyle? Okej. Dobra. To poszperajmy jeszcze. Przeszperajmy jeszcze resztę wioski. Tam jest jeszcze paru chórzystów. Zajmijmy się nimi. Tutaj ci ludzie chyba nie za bardzo chcą z nami gadać. Okej. Świetnie. Okej. Odnowienie. Rzućmy najpierw... Mylą mi się zaklęcia. Trawienisty pomień. Okej, to dalej ma jeszcze ochłonięcie. Najwidoczniej podczas walki sam musiał to rzucić. Nie zauważyłem tego. Okej. Raz wybuch. Ten jeden gość podszedł do nas. Okej. Spróbujmy może jeszcze tego wybuchu nowego. Czy na tego czaru. Okej. A ty? Ten jest sparaliżowany, to nie ma się co na niego rzucać. Okej. Pola ognia. Zdolność wrog. Szkarłatna skóra. Okej. Obrona przeciwko atakom krwotok podpalenie plus 30. Fajnie. Spoko. Jeszcze troszkę popracujemy nad reputacją. To dostaniemy... Co to jest? Tryskająca krew. Okej. Fajnie. Przy okazji zauważyłem, że ostatnie walki stały się bardzo łatwe. Okej, co tu mamy? Skórzany pancerz szkarłatnego chóru. Dokładnie taki sam już mamy. Okej. Takiego już mamy. Żelazna pieczęć. Czyli nic ciekawego. Dobra. Jeszcze tam zostało paru chórzystów. I to pewnie chyba posunie dalej zadanie. Już chyba mieliśmy za zadanie wyprzeć chórzystów z wioski. Jak nie, to cóż. Zabijanie for fun. Co my tutaj mamy? Lekkie rękawice skórzane. Chyba nam się nie przydadzą. Nie. Dobra. Jeszcze mamy parę domków. Niedola. Cóż to za pani? Widać, mam dzisiaj szczęście. Karmazynowa włócznia przychyla na bok głowę ukrytą hełmem i przyglądać się nieufnie. Skąpię moją Arabelę stanowicielskiej krwi. Kobieta przygląda, bla bla bla. Nie po to urabiałam sobie ręce po łokcie, nie po to zagładzałam tych, którzy dręczą mnie w snach, żeby pozbył się mnie jakiś stanowiciel z łaski hegemona. Pożałujesz tego, słyszysz? Pożałujesz, że się tu zjawiłeś.
Jakieś ostatnie słowa? Hej, że co to takiego? Okej, wiedza 31. Ciekawe, dlaczego to? Niespełnione wymagania. Czyżby ktoś inny się załapał? Barik na rozmowę? Aha. Jeśli masz na myśli ostatnie słowa, które usłyszysz za życia, to może teraz zginiesz. Nie. Przebiegłość skazy ze stresu. Ejże, co to takiego? Skór. Okej. Bierz nogi za pas, nic nie rób. Odwracanie uwagi nic ci nie da. Tak ci się zamurowało, że nie możesz uciec ani walczyć. Nie musisz się ruszać, aby zginąć. Dobra. Idziemy bliżej. Tak. Z kim się tu najpierw trzeba zająć? Zobaczymy. Najpierw spróbujmy ich wszystkich powalić. Barik, tutaj podejdziesz. A tutaj zobaczmy. Niedola. To jest krwawy ogar. Może najpierw zajmijmy się tym krwawym ogarem. Rzucimy odnowienie. Okej, coś tu znaleźliśmy ukrytego, ale dobra. Okej, dobra, wszystkich powaliliśmy, świetnie. Teraz możemy tutaj podejść i zawalić im wszystkim wybuch. Okej, ty się podpaliłeś. Celność na barika rzućmy. Jest bardziej w centrum. Okej, świetnie. Dobra, Lantry trochę obrywa. Ale tutaj wszyscy zostali sparaliżowani teraz, więc powinniśmy mieć łatwiejsze zadanie. Dobra. Okej, Lantry awansował, fajnie. Siła na zwrotkę. Nie, to jest niedolenie, to jest krwawa ogrzyca. Okej. Barik, ty się zajmij nim. Ty się zajmij może tym krwiopijawcą najpierw. Okej, odstąpienie, trudno. Ale da sobie radę. Okej, nie są zamrożeni, ten jest dodatkowo sparaliżowany. Wyssijmy może jego. Trochę się przyda dodatkowych życia. Dodatkowego życia. Januszowi, dobra. Co dalej chcemy zrobić? Może spróbujmy jego oszołomić. Okej, dobra. Teraz możemy uleczyć. W sumie Janusza. Jemu się najbardziej przyda. Tego jeszcze nie potrzebujemy. Kula ognia. Ty nie lecz go. Ty bij się po prostu. Okej. Niedobrze. Teraz ona będzie próbowała leczyć kogoś. Nie podoba mi się to. Ty masz po prostu nawalać w niego. Okej. Ukierunkowana siła. Dobra, kogo chcemy zamrozić? Może tutaj. Niedolę, ona zaraz padnie. Tego krwawego ogara możemy spróbować spetryfikować. Okej, świetnie. Niedola padła, więc ten gość też zaraz padnie. No to tyle. Gdy ostatni z turystów, którzy terroryzowali Półwrota, pada martwy u twych stóp, mieszkańcy w końcu wychodzą ze swoich domów. Otwierają się stragany, dzieci bawiły się na zasłanych kamieniach, ulicach, na rynku znów gromadzą się ludzie. Do ruin Lazuru powraca normalne życie. No, świetnie. Classic example of the Overlord's devastation. Like a battering ram, the edict cleared everything in its path, including the farmlands we need to keep the army supplied. If the Scarlet Chorus lack for provisions, they should stop expanding beyond their means. Short of that, you can eat each other for all I care. I'd rather snap that lobster shell around you and skewer the fleshy bits underneath. No w sumie nie wiem, czy byś to chciała. Zobaczmy, co ona miała. Nic ciekawego. Szafir, perła. Co tutaj mamy? Większa mikstura lecznicza się Barikowi przyda.
Ta, muszę już zrobić porządek w ekwipunku. Okej. Oraz zestaw obozowy, których mamy komplet. Dobra, pogadajmy tutaj z ludźmi, że się dowiemy czegoś. Oczyszczenie ścieżki. Pierwszy obszar, który należy oczyścić dla Kaliza, to kamienne dno. Okej. Mam zadanie oczyścić, ale... to... Dobra. Spoko. Ale pogadajmy najpierw tutaj. No ty jesteś tym stanowicielem, o którym wszyscy mówią. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Co ty robisz? Wszystko po trochu. Nieźle radzę sobie z narzędziami, a tutejsze budynki zawsze wymagają napraw. Co możesz mi powiedzieć o ludziach, którzy buntują się przeciwko hegemonowi w tej krainie? W tej okolicy przeciwko hegemonowi występują tylko zwierzcy. Stoimy na gruzach Lazuru, ale poniżej znajdują się ruiny dawnej ziemi zwierzców. Kiedy kraina Lazuru rosła w potęgę, te parszywe stwory zniewolono i zapędzono do ciężkiej pracy. Odkąd zginął kopiec, a edykt spustoszył tę ziemię, zwierzce stopniowo odzyskują kamienne morze. Jeśli spotkasz je na swojej drodze, zachowaj ostrożność. Zwierzce zazdrośnie strzegą swojego terytorium i nie trzeba wiele by sprowokować je do walki. Okej? Okay? Co ty masz do powiedzenia? Stały ciężkie czas. Spoko. Hej, dobra, zajmijmy się awansem na Trego. Mogę ci dać jeszcze stanowczość, więc tak zrobimy. Okej. Okay. I z ochrony. Podarunek chwili. Lantry przeskakuje naprzód, znikając z pola bitwy i lecząc się. Po powrocie wyzwala falę energii, która skraca czas odpoczynku i gotowości przez pobliskich sojuszników. A. Ciekawe. Nie można wycelować niewidzialność. Okej, okay, nie można wycelować. Ciekawe, czy to oznacza, że on nie może celować, czy na niego nic nie można celować. W każdym razie przyda się, żeby wybawić Lantry'ego z jakichś złych sytuacji. Okej, okay, dobra. Potem możemy albo jechać dalej w Mędrca, co by to dawało. Zyskuj pasywną premię do przebiegłości uniku. Obrażenia kłute. Mistrz wiedzy. Okej. Okay. To mogłoby mu się przydać. Dziadek Mróz. Cel wróg przeciwko magii zamrożenie. Podstawowe ataki Lantry'ego są nasycone mocą zimna. Przyznaje dodatkowe pole zaklęć. Okej, okay, myślę, że skorzystamy z tego. I będziemy teraz dalej w Mędrca ładować. Dodatkowe pola zaklęć się na pewno przydadzą. Wiedza również się przyda Lantry'emu. A co ma na końcu? Rachunek sumienia. Lantry wygłasza listę czynów drużyny, dając natchnienie sojuszników i pełniając strachem w serca wrogów. Więc tak, ochłonięcie je na minutę, obrona magiczna, obrona wytrzymałości, obrona woli. Przypadłość przerażenie przez 6,5 sekund. Okej, okay, spoko. Fajnie. Dobra, pochodźmy tutaj po domach. Jest jeszcze parę osób, z którymi możemy pogadać. Ale zobaczmy. Dobra. O, jakiś nowy akcent. Przeczytaj zwój. Sigil odbijających piorunów. Zaklęcie powoduje przeskakiwanie zaklęcia. Znaczy akcent powoduje przeskakiwanie zaklęcia. Okej. Okay. Wymaga plus 30. Bardzo fajnie. Okej, okay, dobra, pomyślmy. Może wyłączę mu ten sigil mroźnego płomienia, a włączę zamiast tego to odbijanie. O właśnie, celność również by ci się tobie przydała. Mm-hmm.
135, dobra, na razie za mało. To również będzie słabo, mało przydatne, dobra. Na razie zostawmy tak. Później zrezygnuję z odnowienia i damy mu dodatkową celność. Dobra, odśwież. 8 wiedzy 125, więc tutaj również nie będziemy mogli zbytnio poszarżować. Z uzdrowieniem byłoby bardzo fajnie. Może zamiast zwiększać celność, damy po prostu... A, nie możemy dać, żeby się odbijało. Szkoda. Do uzdrowienia byłoby to bardzo fajne. Okej. Co jeszcze możemy sprawić, żeby się odbijało? Ogień możemy sprawić, żeby się odbijał. O, wstrząsający pocisk, oszołomienie możemy sprawić, żeby się odbijało. To będzie fajne. Tylko za mało wiedzy ma Lantry. Okej. Dobra. To mu się przyda w takim razie, kiedy już będzie miał troszkę więcej wiedzy. Okay, tutaj wszystko na maksa. Dobra, więc teraz moje mroźne sigile będą się odbijać. Fajnie. Okej. Okay. Jeszcze resztę, co tutaj mamy rzeczy. I jakiś gość jest, Skowik. Stanowiciel Tonona, łaski, proszę okaż litość, zabij mnie, połóż kres mojej udręce. Błagam. Czemu miałbym to zrobić? Mogę powiedzieć ci wiele rzeczy, przynajmniej dopóki jeszcze mam język. Nauczę cię magicznego sigilu, potem mnie zabijesz. Jeśli mam skazać cię na śmierć, musisz powiedzieć mi, jakie zbrodnie popełniłeś, by sobie na nie zasłużyć. A co powiesz na to? Zabiłem całą wioskę. Mężczyzn i kobiety i dzieci, zmiażdżyłem ich jednym ruchem laski. Musiałbym się przekonać, czy będę w stanie to zrobić. Rzuciłem na nich lawinę i słuchałem ich krzyków. O, nie masz pojęcia, jakie to było cudowne uczucie. Nie jestem przekonany, czy chcę cię skazać na śmierć. Pocierp jeszcze trochę. Nie. Za zbrodnię umyślnego naruszenia ładu Kerosy mniejsze wskazuje ci na śmierć poprzez zmiażdżenie przez skałę. Wygląda na to, że w świetle głupstwa maga nie zrobiłeś nic złego. Okej. Okay. Dziwny przypadek. Czy on naprawdę to zrobił, czy próbuje na nas wmówić? No dziwne. No dobra, jak chce zginąć? Za zbrodnię umyślnego naruszenia ładu Kyrosa niniejszym wskazuje cię na śmierć poprzez zmierzczenie przez skałę. Wyrok zostanie wykonany nie później niż za jedną porę, licząc od dzisiaj. Wyrok adekwatny do zbrodni? Nie obchodzi mnie, w jaki sposób to nastąpi, aby tylko nastąpiło szybko. Proszę, poślij prędko pukatów. Nie każ mi dłużej czekać, z każdą chwilą coraz bardziej pragnę śmierci. Sama chętnie przedłużyłabym jego cierpienia. Każdy z mieszkańców tamtej wioski miał jeszcze wiele przed sobą. Powinien płacić za ich śmierć przez całą resztę swojego nędznego żywota. Czy ludzie często próbują z twoją pomocą popełnić samobójstwo? Byłem kiedyś przywiązany do pręgierza szkarłatnego chóru. Wiem, jak to jest pragnąć wolności, nawet jeśli miałoby ona oznaczać śmierć. Okej. Okay. Dziwny przypadek. Może gość miał po prostu dosyć tej wojny i tego wszystkiego. Po prostu w depresję wpadł. No cóż, nie mi oceniać. Cera. Wielce mi miło, mości stanowicielu, jak się miewasz? W tych okolicach jest niewielu takich jak ty. Z drugiej strony napotykam to ostatnio głównie szkarłatny chór. Banda parszywców. Czy mogę służyć takiemu miłemu dżentelmenowi? Co mi możesz powiedzieć o obecności szkarłatego chóru w tej okolicy? Tylko tyle, że od tygodni szwendali się i wszczynali awantury. Próbowali nas wszystkich zwerbować. Cieszę się, że nas od nich uwolniłeś. Nam, wychowanym ludziom, nie w smak były ich metody, mistrzu stanowicielu.
Owszem, niektórzy wolą towarzystwo chóru od zgardzonych. Nie dziwię im się, gdyby chór chciał tylko ratować ziemię, jak twierdzili, sama bym z chęcią mu pomogła. Ale biorąc pod uwagę, jak usiłował powiększyć swoje szeregi, myślę, że miał w Kamiennym Morzu inne zamiary. Niby jakie? Wszyscy wiedzą, że w wijącej skale kruszyciele założyli obóz. Szkarłatny chór chce pożyć kres ich kombinacjom. Albo może po prostu chcą rozlewu krwi. Tak czy inaczej potrzebują siły liczebnej do przeprowadzenia ataku, prawda? Czy mogę służyć... Dobra. Co mi powiesz o działaniach zgardzonych w wyjącej skale? Grupa zgardzonych okopała niedawno w... Nie... Okopała się niedawno w wyjącej skale. Przeklęci kruszyciele nie chcą odejść mimo naszych starań. Nie wiem, co robią temu dudniącemu archontowi, ale strząsy się tylko zmagają. Z chęcią byśmy ich się pozbyli. Choćby po to, żeby uspokoić ziemię. Wątpię, by ta kobieta wiedziała cokolwiek o teorii magicznej, ale zapewne jest trochę racji w jej domysłach. Prawdziwym źródłem wstrząsów jest magiczny edykt Hegemona. Żaden zwykły mag nie mógłby na taką skalę trząść ziemią, ale bez wątpienia kruszyciele igrają z niebezpieczną magią, której mocy nie pojmują. Powiedzmy, że chciałbym pomóc. Co mogę zrobić? Na pewno powstrzymanie wstrząsów byłoby dla nas wielkim szczęściem. Pewnie się nie orientujesz, jak to zrobić. Żołnierze Karłanego Chóru mówią, że mają plan, zanim ich zabiłeś. Nie miałam nic złego na myśli, mistrzu stanowicielu, gdybyś się nie zjawił, obietnice Chóru niewiele by dla nas znaczyły. Pewnie mają innych w Kamiennym Morzu, ale kto wie, do czego tamci są zdolni, jeśli w ogóle do czegoś. Dobra, w tej chwili to wszystko. Znaczy może co tutaj się dzieje? Tam zwierzę co dalej sobie leży. Że coś nam powiedzą, co tu się dzieje. Żadnej litości dla morderców! Śmierć zwierzowi! Założyć mu tę pętlę, powieśmy go za tą włochatą szyję, sami wymierzymy sprawiedliwość. Co się dzieje, a co ten szum? Kilku naszych chłopców za pomocą chóru złapało zwierza tuż za miastem. Znaleźli go umazanego krwią ludzi, których upolował. Spójrz tylko na jego pysk, wciąż jeszcze widać w nim resztki jego ohydnej kolacji. Szkoda, że się nie udławił. Ohydnej? Słyszałem, że ludzkie mięso przypomina w smaku dziczyznę, ale nazywanie go ohydnym jest chyba lekką przesadą. Smakuje trochę jak mięso jelenia lub mają wiatki, z tego co słyszałem. Czytałem, że plemię Kwtana nazywa ludzi powolnymi małpiatkami ze względu na ich smak i łatwość, z jaką się na nich poluje. Nigdy nie przypuszczałem, że będę się cieszyła na obecność żołnierzy chóru, ale choć raz okazali się pomocni. Teraz pozostaje już tylko zabić tego dzikusa. Rzecz jasna, teraz, gdy chóru już nie ma, sami będziemy musieli to zrobić. Jesteś całkowicie pewna, że zabił człowieka? Czy ktoś widział lub znalazł jakiś dowód? Masz słabość do zwierzców, stanowicielu. Wolisz bratać się z nimi niż z ludźmi? Tego mordercę znaleziono zakrwionym pyskiem łapami tuż za bramą mu miasta. Co innego mógł zjeść, jeśli nie jednego z nas? Ten potwór zabił i zjadł człowieka, a ty nazywasz siebie strażnikiem sprawiedliwości? Skoro tak śmiało, zadaj temu zwierzowi śmierć, na którą sobie zasłużył. Okej, jest opcja z przebiegłością, ale bardzo mi się nie podoba. Jeśli sprawiedliwości ma się stać zadość, należy mu się osąd stanowiciela lub uczciwy proces. Doprawdy, stanowicielu? Zatem popytaj innych, przekonasz się, ilu z nich wykazuje zainteresowanie twoimi rozważaniami sprawiedliwości. Dobrze, wiesz, że on nie zasługuje na to, by chodzić wolno. Na mocy nadanej mi przez Tunona jako stanowiciel podejmuję się arbitrażu w tej sprawie. Spróbuj przeszkodzić mi w wykonaniu moich obowiązków wobec sądu, a poniesiesz konsekwencje. Co zamierzasz zrobić, stanowicielu? Chcesz udowodnić jego niewinność? Z uwagi na brak namacalnych dowodów wysłucham świadectwa ludzi i osądzę zwierzca zgodnie z zasadami przyjętymi przez Hegemona. Okej. Może teraz będziemy mogli pogadać z ludźmi. Tak, oni nam nic nie powiedzą. Że inni ludzie nam coś powiedzą. Stanowiciel! Pogromca chórzystów! Obrońca pokoju! Wiele twarzy przewija się przez to miasto, ale jak mógłbym zapomnieć tego, który w pojedynkę wyrżnął tych bandytów. Co drugi dzień w okolicy pojawiają się nowi zbieracze, poszukiwacze artefaktów, albo jacyś zupełnie dziwacy. Już prawie zaczynam się niepokoić. Mogę czy w czymś służyć? Co już mi powiedzieć o schwytanym zwierzcu?
A tak, ten zwierz, którego schwytali koło wioski. Nie mogę się doczekać, kiedy pozbędziemy się tej nieprzyjemności. Wysmarowany krwią, czaił się pewnie na kolejnych osadników. Wpadł pułapkę za bramą. Nie wiem, dlaczego chór go to sprowadził. Wyrżnąć je albo przepędzić na cztery wiatry. Tak jest moje zdanie. Nie widziałeś, żeby kogoś zabijał? Dlaczego tak szybko zakładasz jego winę? Zwierzę zachowuje się jak zwierzę. Jeśli jest coś do zabicia, zabije to. To prosta zasada natury. Chodzą słuchy, że to ty sądzisz w tej sprawie. Jeżeli uważasz, że trzeba uwolnić zwierzę, lepiej zrób to daleko stąd. Jeśli zobaczymy go pod murami miasta, bez wahania go zabijemy. Okej, dobra. Może z nim jeszcze później pogadamy. Okej, co wy powiecie o zwierzcu? Chyba niewiele. Spotkanie z tobą to zawsze przyjemność, stanowicielu. Dlaczego przetrzymujecie tu zwierzca? Kiedy miasteczko służyło przede wszystkim jako miejsce targu dla rolników, kamienni tropiciele byli wykorzystywani jako zwierzęta użytkowe. Głównie do ciągnięcia wozów i pługów i nauczyli się nie narzekać. Ale później kopiec wbił im do głów ten durny pomysł, że odzyskali ziemię swoich przodków i od tego czasu tylko szaleją i pragną krwi. Tego sam niedawno zaciągnęli do miasta sennicy i żołnierze chóru. Był cały we krwi dzikus. Staraliśmy się nie zwracać na nich uwagi, ale zdaje się, że nie dadzą nam spokoju. Teraz polują na nas tuż za bramą naszego własnego miasta. Założyliście z góry, że ten zwierzec jest zwinny? Skąd wiecie, że polował na człowieka? To zwierzec. One nie polują inaczej. Wolę nie mieszać się w takie sprawy, ale jeśli jesteś przekonany, że zwierzec jest niewinny, być może powinieneś coś z tym zrobić. Okej. Gadamy jeszcze z jedną osobą. Generalnie spotkaliśmy kilka zwierzców. Między innymi zabija w cieniu i to, co mówią oni, jest bardzo sensowne, więc jeżeli się nikt nie postawi za zwierzcem, to go po prostu zabijemy. Jakże miło cię to znów widzieć. Co sądzisz o schwytanym zwierzcu? Według ciebie jest winny? A jakże? Zwierz jest bez wątpienia winny. Popatrz, jego sierść jest wciąż splamiona krwią ofiar, zapewne osadników, którzy zginęli 2 tygodnie temu. Śmierdzi właśnie tym, życiem, które odebrał. Niektórzy uważają, że powinniśmy rozważyć jego punkt widzenia, ale to bezcelowe. Nawet jeśli to nie jego sprawa, to zwierzę zagrażają naszemu przetrwaniu. Sama bym mu związała pętlę, gdyby nadszedł czas. Okej. Czy ci osadnicy nie zaginęli w czasie przeszukiwania równin? Na tak niebezpiecznym terenie mogły się im przytrafić najróżniejsze rzeczy. Wydaje ci się, że spadli w przepaść albo umarli z głodu? Nie, dowody nie kłamią. Rozerwał ich zwierzec, prawda? To znaczy, chyba nie uważasz, że jest niewinny, miły panie. Krzywię się na myśl o wypuszczeniu go, ale z pewnością nie będę sprzeciwiać się twojej decyzji w tej sprawie, mistrzu stanowicielu. Sprawiedliwości stanie się zadość, jestem pewna. Okej. Tutaj jeszcze jest jedna osoba, Irena. No jest pewnie handlarką. Okej. Coś ma na sprzedaż. Dobra, przejrzymy to później. Okej, sigil wigoru i sigil wiądu. Okej, tego jeszcze nie mamy. Dobra. To później się tym zajmiemy. Okej, dobra. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów przeciw zwierzcowi. A wiem dobrze, że zwierzce potrafią jedynie polować na ludzi. I nie mają żadnej empatii, więc skoro tak jest również wola wieśniaków, to zajmijmy się tym. Okej, możemy z nim porozmawiać. Okej, jest pobity, zakrwawiony, śmierdzi moczem i zgniłym mięsem. To właśnie należy robić z tymi żałosnymi stworzeniami. Pokażę ci je i pokazać, gdzie ich miejsce. Jakiekolwiek lepsze ich traktowanie prowadzi do anarchii. Niech się odsunie albo straci rękę i życie, lewy pazur wciąż jeszcze ma zabójcze zęby. Wciąż może okaleczyć człowieka. Uspokój się i powiedz mi, co się stało. Niech pomoże lewemu pazurowi. Czemu ludzie schwytali zwierzęcia? Zwierzec nigdy nie naprzykrzał się ludziom. Wie, że należy zostawiać ich w spokoju. Ludzie twierdzą, że zwierzec zabił osadników, ale zwierzec tylko polował na dzika. Kamienni tropiciele nie jedzą mięsa z ludzi. Niech powie to osadnikom. Lewy pazur jest dobrym łowcą, tropił dzika dla swojego plemienia,
ale został ugryziony przez żelazną szczękę w pobliżu legowiska ludzi. Krwawił, krwawił, myślał, że będzie musiał odgryźć sobie nogę. Potem stało słońce i przyszli ludzie, wykrzykując groźby. Nie powinieneś być był polować tak blisko miasta, ale nie wierzę, że to ty zabiłeś zaginionych osadników. Czy zatem człowiek uwolni zwierzca? Co postanowi człowiek? Okej. Plemię kamiennych tropicieli. Wątpię, żeby oni i tak nam sprzyjali. Ponieważ tak, jak będziemy się przebijać, to pewnie przez nich. Więc wątpię, żeby dobra reputacja z nimi coś oznaczała. Ale dobra, jesteśmy prawymi ludźmi. Można to tak nazwać. Więc jeżeli nie ma dowodów oskarżających na niego, to mu go... A on mówi, że jest niewinny, to może zaufajmy mu. Postanowiłem ci uwolnić się, głosić twoją niewinność. Odejdź stąd prędko, sennicy zabiją cię, jeśli będziesz się ociągał. Okej. Zyskujesz wrogość, Tunon. Serio? Naprawdę? Nie żartuję, lewy pazur nie zapomniał pomocy, jakiej udzielił mu człowiek. Okej. Dziwne, że Tunon nie polubił tej decyzji, ale... Ale no cóż, trudno. Okej, w następnym odcinku pogadamy jeszcze z Cerą. Zobaczymy, tutaj jeden dom jeszcze został. I idziemy dalej do wąwozu kamiennego dnia. No i będziemy dalej mordować chór. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!